Drodzy Baczele i siostry, dzisiaj będziemy rozważać dekalog, ostatnie przekazanie, czyli dziesiąte. Przeczytamy je w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i mam nadzieję, że rozważymy ten temat i przybliżymy go nam wszystkim. Dziesiąte przekazanie, 17 wiersz, 20 rozdziału drugiej księgi mojżeszowej. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego. Ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Już na wstępie trzeba powiedzieć, że interpretacja tego przykazania jest z reguły błędna już na samym początku. Tutaj umieszcza się kobietę jaką rzecz, niektórzy mówią, w związku z tym to przykazanie zostało nawet podzielone, dlatego, żeby oddzielić. Oczywiście kobietę nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest. Niektórzy w ten sposób podzielili to przekazanie, ale tak wcale nie jest. To nie jest ułożone przykazanie według hierarchii wartości, tylko ułożone jest według kolejności, w jaki sposób musi być zorganizowane nasze życie i w jaki sposób to życie my musimy tworzyć, aby ono miało wartość. Oczywiście szatan chciałby nam odebrać tą wartość. Oczywiście są ludzie, którzy też są chciwi tego, abyśmy nas pozbawić pewnych rzeczy, które moglibyśmy mieć, aby być, żyć i tworzyć. Zwróćcie też uwagę na taką piękną rzecz. Są prawa boskie, są prawa natury. Weźmy takie prawa natury na przykład. One się nigdy nie mylą. Zwróćcie uwagę na przykład, że co jest najważniejsze, nawet dla takich ptaszków, którzy połączyli się w pary po to, aby tworzyć, kontynuować, przekazywać życie. Co jest dla nich najważniejsze? Od czego one zaczynają? Od budowy gniazda, od domu. Kochani, to jest bardzo ważne dom jest podstawą naszego ludzkiego rozwoju. Jeśli nie mamy domu, nie mamy dochu nad głową, to nie mamy niczego. I to jest bardzo ważne. Gdybyśmy w ten sposób na to spojrzeli, zupełnie to inaczej wygląda. Przykład. Pan Jezus Chrystus powiedział, że zabierze nas dopiero wtedy do domu, jak nam dom zbuduje. Jest napisane, że przygotuje nam miejsce, tam w niebie i kiedy nam to miejsce przygotuje. Właśnie tak jak to robią ptaki, zabierze nas do siebie, abyśmy, gdzie my jesteśmy, gdzie On jest, połączyli i nas z Nim, abyśmy tam, gdzie On jest, my razem z Nim byli. Prawda? My dziś jesteśmy tutaj, przygotowujemy się do tego naszego cudownego spotkania z Panem, a On jest tam i przygotowuje nam miejsce, aby nas wprowadzić do miejsca, które dla nas przygotował. Jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ, ponieważ mamy tam szansę spędzić dosyć sporo czasu. Dlatego też to przykazanie ma zupełnie inne znaczenie, bo inaczej, gdyby miało takie samo znaczenie, wystarczyłoby przykazanie nie cudzołóż, wystarczyłoby przykazanie nie kradnij, ale tu chodzi o coś innego. Zabierając człowiekowi te rzeczy, które tu są wymienione w tym dziesiątym przykazaniu, pozbawiasz go możliwości życia. Pozbawiasz go możliwości rozwoju i niektóre dzisiaj te siły, które dzisiaj w świecie działają, właśnie tego wszystkiego nas pozbawiają. A więc to przykazanie tak naprawdę musielibyśmy odnieść do takiego stwierdzenia. Nie pożądaj, co oznacza w tym przypadku, wziąć w bezprawne posiadania to, co nadży do ciebie lub do bliźniego twego. Nie wiem, czy ktoś z Was chciałby, aby ktokolwiek zabrał mu dom, mieszkanie pod swoje posiadanie. Może jest jakiś chętny, bardzo proszę. No nie, nie ma. Jest to bardzo ważne. Dom to podstawa do życia i egzystencji rodziny. A więc kiedy masz zamiar założyć rodzinę, myślisz o domu, gdzie zamieszkasz, gdzie wprowadzi swoją żonę. Ktoś tu powiedział, no ale kobieta jest tu wymieniona na drugim miejscu. Oczywiście. Bo najpierw trzeba zbudować dom, przygotować miejsce, tak jak Pan Jezus. A potem do tego domu wprowadzamy kogoś ważnego dla nas. Nasza żona jest królową tego domu. I wprowadzając ją tam, my wierzymy, to jest jej królestwo. To ona tworzy ten dom. Następna rzecz. Dom tworzy przestrzeń życiową do zbudowania więzów rodzinnych i podstawą planowania rodziny. Kiedyś na pewnym egzaminie egzaminator zadał pytanie, czy właśnie bezpieczeństwo bytu gwarantuje dzietność. No to nieprawda. Niebezpieczeństwo bytu gwarantuje dzietność. To jest dopiero na którymś tam miejscu. Pytany odpowiedział: A czy ludzie bogaci mają więcej dzieci, czy biedni? No i wtedy był problem, ponieważ okazało się, że to biedni mają więcej dzieci. Myślicie, że z biedy nie? Ludzie, którzy nie są bogaci, cenią bardziej więzy rodzinne od bogactwa, które mogą posiadać. Są mniej egoistyczni, mniej samolubni. Przekładają zupełnie w inne miejsce swoje centrum. Wartości, dla nich wartością jest są więzi, rodzina, żona, małżeństwo, dzieci, dla dziadków wnuki i tak dalej. To jest bardzo ważne. A więc, Kostani, jest to bardzo ważne, bo jeśli nie ma domu, no to jak zbudować ten prawdziwy dom? A więc, jeśli komuś zabieramy dom, to tworząc z niego tak zwany, nie wiem, towar luksusowy. To, zabieranie to jest zabieranie podstaw pod budowę społeczeństwa. A więc to posiadanie domu, oczywiście na własność, jest bezpieczeństwem naszego bytu, gdyż własny dom, dach nad głową jest podstawą zapuszczenia korzeni, budowania tożsamości narodowej i przynależności do jakiejś grupy społecznej. Przecież społeczeństwo tworzy się ze zbioru domów na przykład. Mamy zwanych na przykład wsią, i ta wieś jest zorganizowana we wspólnotę gminną, prawda? Potem mamy wspólnotę domów, czy mieszkań nazwanych osiedlem, co rady osiedlowe i tak dalej, one się organizują. Zobaczcie, jak bardzo ważny jest dom. Bez domu nie moglibyśmy zbudować tych wszystkich wspaniałych rzeczy. Miasto ono też składa się z domów, nawet ulic i wielu innych rzeczy, które tam są również usadowione. A więc jest to istotna sprawa. W, w wcześniejszych czasach domy były ze sobą razem, ogrodzone były potężnym murem, aby chronić wspólnotę domów, w których mieszkali ludzie. Również pamiętamy, każda wspólnota ma swoją tak zwane miasto stołeczne, składające się z dzielnic, domów i tak dalej. Tak, kochani. Nie jesteśmy, w nie jesteśmy w stanie zbudować prawdziwej wspólnoty bez posiadania własności, takim jakie są domy mieszkania. Dopiero za tym idzie życie. Tak? Czyli przestrzeń życiową mamy. Potem do tej naszej przestrzeni życiowej wprowadzamy naszą ukochaną kobietę. Ta kobieta tworzy rodzinę razem z nami. I tak dalej, i tak dalej. A więc dom tu stoi. Na pierwszym miejscu, dlatego, że od domu trzeba zacząć budowanie najmniejszej komórki społecznej, jak jest małżeństwo i potem rodzina. Dlatego dom stoi na pierwszym miejscu. Uczmy się od ptaków. Uczmy się od przyrody. Uczmy się od naszego pana, który poszedł, aby przygotować na miejsce. Zobaczcie, gdy Izrael miał posiąść domy, których nie budował. A te, które mógł, nie mógł zasiedlić, palił ogniem. Dlaczego? Gdyż mieszkańcy tych domów, kiedy już nie, nie mieli do czego wracać, byli skazani na emigrację, bo nie posiadali własności, jaką jest dom. Nie masz domu, tak jak ptak bez gniazda, możesz latać gdzie chcesz. Ale jeśli masz gniazdo, to przysłowie mówi biblijne, że jak ptak, który. Wyleciał z gniazda tak człowiek, który tuła się z dala od ojczyzny. Ale ojczyzna to miejsce, w którym nasi przodkowie coś nam dali, abyśmy to posiedli, to miejsce, w którym myśmy urządzili swoje życie, i nawet jeśli gdzieś byśmy wyjechali, to z radością wracamy z powrotem na to miejsce. I to jest podstawa, dlatego jest to łaska Boża, kiedy rozumiemy to. Nawet poeta powiedział, że kiedy przyjdą podpalić dom, ten, który mieszkasz, kiedy staną i nocą kolbami w drzwi za omocą ekoterroryści, ty ze snu budząc kroń, stań u drzwi, weź Biblię w dłoń i domu swego broń. My często, chrześcijanie, mamy taki pewien problem, dlatego że myślimy takim stoickim sposobem, i stoickim spokojem, że wszystko się same ułoży, bo tam gdzieś na górze jest ten najwyższy, który się o nas troszczy, i sam wszystko za nas zrobi. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Kiedy Pan jest był na tej ziemi, wszechmogący Bóg, powiedział do ludzi, odwalcie kamień, ale nie powiedział im powiedzcie do łazarza, żeby wstał z martwych, bo oni tego nie mogli zrobić. To zrobił Pan. To właśnie religie bardzo często otumaniają ludzi, którzy stają jakimś bez ruchu, bez nadziei działania, że Bóg wszystko za nich zrobi. W tym bardziej, że historia bardzo często niestety idzie w tym kierunku. Kto wygrał z bolszewikami? Matka Boska. Kto wygrał po bitwę pod Grunwaldem? Matka Boska Polska pokonała Matkę Boską Niemiecką. I ciągle nam się wmawia, że nasze życie zależy od cudów. Nasze życie jest cudem. Nasza wiara jest cudem. Nasze zbawienie jest cudem. Ale Bóg tak ten świat urządził, że on tak naprawdę powiedział jedno, że to co do was należy, to wyróbcie. A to co do mnie należy, to ja to zrobię. Gdzie to jest napisane? U Mojżesza. To co jawne należy do was, mówi Pan Bóg. A to zakryte jest, należy do mnie. Więc kochani, nie trzeba wykręcać się Panem Bogiem wtedy, kiedy ty masz swoją odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialny za swój dom, za swoje małżeństwo, za swoją rodzinę, dzieci, dziadków, wnuków i nie wiadomo jeszcze kogo tam masz pod swoją opieką. I to jest bardzo ważne. Nie możemy. Adam, kiedy rzucił odpowiedzialność na swoją żonę Ewę, jak to się skończyło? Jeśli my naszą odpowiedzialność, którą Bóg nam włożył, rzucamy na Pana Boga, to co się będzie działo? Niestety, to jest poważny problem, że my ludzie zapominamy o tym, że Pan Bóg dał nam prawo decydowania, podejmowania decyzji i wiele innych rzeczy. Tak, bardzo często wypaczony kalwinizm przypomina stoicyzm. Nie jesteśmy ubezwastowolnioni, nie posiadamy żadnej woli, nie będziemy decydować o niczym. Wszystko już dawno Bóg upatrzył w niebie, a tej radzie nie przypuszczą ciebie, jak napisał Kochanowski w jednej z pieśni. To nieprawda. Pismo święte mówi, że Pan Bóg objawił sługą swoim, szczególnie prorokom, to co mamy czynić i nieczynienie pewnych rzeczy. Nawet jeśli one nie są złe, tylko dobre, właśnie nie czynimy ich, są zakwalifikowane jako grzechy zaniechania. Nawet w taki prosty sposób, głoszenie Ewangelii. Apostoł Paweł mówi: biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. To jest nasza odpowiedzialność. Gdyby to mogli za nas zrobić aniołowie, albo pan nie chciał, żebyśmy w tym z razem współpracowali, to by to inaczej ułożyła. a jednak czytamy w Bożym Słowie, że to jest nakaz. Idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, prawda? Aż po krańce świata. To jest bardzo ważne. To jest nasza odpowiedzialność. Niestety, jeśli ktoś zabierze ci dom, to tak naprawdę zabiera ci wszystko, co w tym domu jest. Jeśli nie masz domu, to twoje małżeństwo jest niestety okradzione. Z warunków egzystowania. Twoja rodzina również. To rzutuje na twoje stosunki pracy, ponieważ nie masz własnego domu. To siedzisz kątem u kogoś, to generuje problemy, bo warunki bytu są bardzo ważne. Każdy z nas potrzebuje przestrzeń życiową. Jest napisane: i zobaczył pan, że pan dał mu przestrzeń, aby się. Mógł rozwijać. Potrzebujemy przestrzeni życiowej. I zaczynamy od domu. Jeśli ktoś zabiera dom, zabiera też wszystko co, co ten dom tworzy. To jest bardzo ważne. A teraz mamy następną rzecz. Kobieta. Ja nazywam kobietę królową domu. Bez kobiety nie ma domu. Dlatego, że my często mamy ten poważny problem, ale. Kobieta tworzy wszystko, bo ona tworzy tak, kochani, jest żoną. Jest koroną swojego męża. On traktuje jak ją jak królową. Ona go traktuje jak króla. No piękne. Nie dlatego mieszkamy w pałacu, że mamy pałac, ale mieszkamy w pałacu wtedy, kiedy mąż traktuje żonę jak królową, a klowa traktuje swojego męża jak króla. Coś pięknego. Oczywiście ta kobieta jest matką. Można zabić 100 tysięcy kobiet, ale to będzie znaczyło więcej niż 100 milionów mężczyzn. Bo żaden mężczyzna nie przekaże życia, a kobieta tak. Dlatego Ewa jest nazwana matką wszystkich żyjących. Kobiety, może często nie są tak bardzo widoczne, ale one są podstawą tak naprawdę społeczeństwa, jego rozwoju. Niedocenianie kobiet często w zborach jakichś czy w kościołach, albo wysadzanie ich z ich miejsca, które one, one tworzą jako podstawę naszej egzystencji, praktycznie, jest straszną rzeczą. Dlatego zawsze w naszej mentalności, w polskiej mentalności, kobieta zawsze była czymś wyjątkowym, czymś szczególnym. To, to dla kobiety mężczyzna porzucał swój dom. Brał swój miecz, aby nie przyszedł nikt i nie zabrał ci domu, nie zgwałcił ci twojej kobiety, nie zabrał ci dzieci. Jako niewolników. To dla tych kobiet, dla tego domu, dla tych rodzin swoich. Czy mężczyźni ginęli tu i tam, aby bronić to, co dla nich było najcenniejsze. Niestety w dzisiejszych wiekach wyprano mózg całkowicie ludziom. Mózgi przez mass media i niestety ten człowiek przestał myśleć. To jest jakaś ameba dzisiejsze społeczeństwo. Nie rozumie podstaw, funkcjonowania, jak, może, jak można budować wspólnotę. Zobaczcie, weźmy Biblię. Na pierwszym miejscu jest nauka apostolska. Co to znaczy? Musisz mieć wszystko dokładnie upoukładane, a potem na tych wartościach budujesz wspólnotę. A potem ta wspólnota żyje w zgodzie, łamiąc chleb i bijąc pańskiego. A potem ci ludzie mają wspólne sprawy, o które się modlą, aby Bóg im pomagał, rozwijając ich wspólnotę. I następna, że piąta rzecz, i wszyscy byli w bojaźni wobec Boga i Jego słowa, mając wartości, dla których warto poświęcić swoje życie. A Pan co robi? A teraz dopiero zobaczcie: na szóstym miejscu wymieniony jest Pan Bóg. A Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tak jest napisane. Nauka opactolska my, wspólnota my, łamanie chleba my, modlitwa my, bojaźń Boża my, a Pan pomnaża wszystko, co my tworzymy, dając to naszej wspólnocie, czego my jako ludzie nie jesteśmy w stanie stworzyć, bo to jest darem Boga. W języku angielskim są takie dwa słowa bardzo istotne, chociaż rozznaczają dwa różne stany rzeczy. Pierwszy to jest napisane, powiedziane, house, termin house, dom, budynek. Ale drugi jest home, a nawet niektórzy dodają sweet home, co znaczy ten dom, którą tworzą domownicy, a szczególnie kobieta. Kobiety są tak bardzo ważne. Pismo Święte mówi, bogobojna i mądra kobieta trudną otaką. Dlaczego? Bo ona zbuduje dom. To ona tworzy tę, tę home. Mężczyzna buduje house, dom, ale kobieta buduje home. Dlatego w zrozumieniu też chrześcijańskim, ale nie tylko i naszej kultury słowiańskiej, kobieta była zawsze wyjątkową istotą. Nie tak jak na zachodzie, w kulturach starożytnych, że kobieta była nieczysta, worem nieprawości i tak dalej. To było na zachodzie, tak, tak. Nie myślcie, że tam było pięknie. Ale na Słowiańszczyźnie, gdzie my mieszkamy od wieków, od bardzo wielu wieków, nie, nie, nie zeszliśmy z drzewa w 966 roku, byliśmy już tam wcześniej, i tam była kultura. Kultura gdzie kobieta była tak bardzo ważną istotą. Małżeństwo było tak ważne dla obydwu małżonków, że bardzo często było tak, że kiedy mąż umierał lub ginął w jakimś, w jakimś boju, bardzo często ta jego żona, kiedy on płonął na stosie, rzucała się w ogień, bo nie chciała żyć już dalej bez niego. Tak bardzo było ważne związki małżeńskie. Nie, nie, nie było jeszcze chrześcijaństwa, ale oni już wiedzieli, że chcą z sobą być do śmierci. To jest bardzo ważne. Ci ludzie mieli wartości. A więc jest to istotne. Czytamy w Bożym Słowie. Jak bardzo ważne były kobiety pod tym względem starożytności. Czytamy na przykład, że Abraham bał się, że zabiją go, najpierw Egipcjanie, po co? Aby mu odebrać kobietę. Była piękna, zdrowa, miała wszystkie zęby. Nadawała się idealnie do przekazywania życia. Tak, to było bardzo ważne dla tych ludzi. I Abraham się bał o swoje życie. My zabiją mnie i zabiorą mi żonę. I to jest właśnie wziąć posiadanie. Potem był u Filistynów i była taka sama bajka. Ona nie jest moją żoną. Dlaczego? Bo bał się, że go zabiją, a żonę mu wezmą. Tak bardzo cenne i ważne były kobiety. To samo Izak, kiedy był u Filistynów, też bojał że jego żona nie jest jego żoną, tylko siostrą. Bo bał się, że go zabiją i zabiorą mu żonę. Tak. Kobiety były w starożytności bardzo dużą wartością. Przykładano dużą wagę do tego. Oczywiście potem to się zmieniało, ale to inna historia. Zobaczcie, że kiedy Izrael podbijał Kanaan, zabijał mężczyzn, kobiety zamężne i dzieci płci męskiej, ale zabierał dziewczęta i dzieci płci żeńskiej, aby budować swoją populację dbając o rozwój liczby ludności, gdyż ziemi było dużo, a potrzebowała zasiedlenia. Zobaczcie, kto tu przekazuje życie. To jest bardzo ważne. Wiem, że dzisiaj są tacy utopiści, którzy mówią, że mężczyźni mogą rodzić dzieci. Nie wiem, którą stroną, ale w każdym razie, nieważne, my wiemy o tym, że to kobieta jest matką żyjących. Zobaczcie, następny taki przykład, co to znaczy wziąć czyjąś żonę w posiadanie. Dawid zabił Uriasza, aby wziąć w posiadanie jego żonę Batrzebę. Tak było? Było. A więc, kochani, my, jako mężczyźni, powinniśmy chronić nasze małżeństwa i nasze kobiety. I nie pchać je w jakieś okoliczności, które mogą niestety. Rozbić nasze małżeństwo. Człowiek musi czuwać nad swoim małżeństwem. Oczywiście były różne sytuacje, kiedy wiedziano, że niszcząc kobiety można zniszczyć daną populację. I na przykład w czasie okupacji rzymskiej dziewczęta izraelskie służyły w wojskowych domach publicznych, które wysługiwały się armii rzymskiej. Czy można uważać bardziej podły los, mając świadomość, że ktoś z twoich bliskich, płci żeńskie, czy to córka, czy matka, czy twoja żona, jest w takiej sytuacji? Nie dziwię się wtedy, że ci ludzie chcieli bardziej zginąć niż żyć, bo z taką świadomością nie da się żyć. W czasie II wojny światowej, Tysiące Polek było wezwanych do Arbajcantu, gdzie były wysyłane do, do, do domów publicznych, które miały obsługiwać niemieckich żołnierzy. Wiecie coś na ten temat? Dziesiątki tysięcy kobiet polskich, niestety, zostały w ten sposób potraktowane. To nie było tylko bezczeszenie narodu polskiego, ale to było coś zupełnie jeszcze innego. To było upokorzenie i niszczenie tych ludzi. Ci ludzie nigdy z tej traumy nie wyszli. Te kobiety, kiedy, kiedy później wracały do swoich domów, wstydziły się cokolwiek powiedzieć. Wstydziły się cokolwiek przyznać do tego. Ale historia o tym nie milczy, prawda? Tak, tak. Tam było wszystko instytucją załatwione, tak? czyli wszystko zgodnie z biurokracją. Tak, tak. Nawet taka rzecz, jak domy publiczne i niewolnice seksualne dla wojska. Też to było oczywiście zgodnie ze szczegółowymi zapisami architektów Mittel Europy. Wiecie, jak to jest możliwe? Powiem wam taką rzecz sam od siebie może trochę. Moja mama Jadwiga Laskowska była piękną kobietą. Moja mama była piękną kobietą. I dostała z Arbajcantu wezwanie do stawienia się. Jeden z zaprzyjaźnionych ludzi, który tam pracował, powiedział: Jadziu, oni cię wyślą do domu publicznego dla niemieckich żołnierzy. Musisz co zrobić. Wiecie, że kobiety wtedy popełniamy samobójstwa. Bardzo wiele. Moja mama, moja mama miała inne rozwiązanie. Wyszła za mąż, zmieniła nazwisko. I za żadne skarby urzędnicy niemieccy nie mogli jej znaleźć. I dzięki Bogu. Przetrwała. Ale wiele kobiet niestety, które poszło tam, albo skończyło tragiczne, albo stramło na całe życie. Można na różne sposoby zabijać. Wrażliwą tkankę narodową i tą wrażliwą tkanką naszego narodu są kobiety. Kobiety. Te są w naszych domach, które myśmy już zbudowały, a one stworzyły te domy zupełnie w innej formie. Chwała Panu. Doceniamy nasze kobiety. Uwielbiamy Boga za to, że dał nam tak wspaniałe matki i żony. Dziękujemy Bogu za to. Kochani, żeby poniżyć naród, trudno jest poniżyć mężczyznę. Ale, na przykład, bolszewicy, kiedy tu przyszli, dokonali gwałtu na 2,5 milionach kobiet słowiańskich i germańskich. To samo robili żołnierze na zachodzie, nie tylko na kobietach niemieckich, ale również w kraju musuliniego, czyli we Włoszech. To było powszechne zjawisko. Wziąć w posiadanie, czyjąś kobietę. I zbezcześcić ją, poniżyć ją, w ten sposób niszcząc naród. Dlaczego? Dlatego, że ta kobieta, ona już nie potrafiła się uśmiechnąć często. Ta kobieta już nie była w stanie wykrzesać uczuć ze swojego serca, bo jej serce było rozbite na miliony kawałków. Dlatego to przekazanie jest bardzo ważne, bo ono mówi nam o tym, co powinniśmy my, mężczyźni, bronić. Naszej wiary, naszej moralności, naszych żon i naszych dzieci. Bo są ludzie, którzy chcą wziąć je w posiadanie. Następnym elementem są sługi i służebnice. Oczywiście w tamtym czasie system był oparty na niewolnictwie i wymagał wielu rąk do pracy. I teraz jeszcze na rzecz tylko dodam. Dlaczego nie ma tu wymienionych dzieci? Widzicie, gdzie są dzieci? Dzieci są przy swoich matkach. Kobiety są tak bardzo ważne. One tworzą dom. Dzieci potrzebują domu, aby mogły w nim się rozwijać i wzrastać. Nie jestem w stanie, jak czytam Bożego Słowa, nie docenić naszych kobiet. Cały szacunek dla mojej matki, babki. Żony, moich córek. Oczywiście, że jestem gotów bronić ich za wszelką cenę, przez modlitwę, słowo Boże, aby uniknąć zepsucia, upadku moralności i wielu, wielu innych rzeczy, które dzisiaj grożą w tym świecie. A więc ten system potrzebował ludzi do pracy. I również w tym kierunku były różne zabiegi, aby nabywać niewolników. Jak wielu ludzi. Chcą uczynić z nas niewolników, na przykład. O, jest wiele sposobów na odbieranie nam wolności. I na przykład, bardzo często pomagała w tym religia. Religia, która bardzo często była na usługach systemów i różnych panujących, aby zniewalać ludzi wolnych. Na przykład, kiedyś byłem na wykładach na Uniwersytecie i mogłem słuchać doktora pochodzenia nigeryjskiego, który był muzułmaninem i pisał o tym, że mieszkańcy Afryki, którzy byli muzułmanami, sprzedawali członków swojego plemienia, którzy nie chcieli przejść na islam jako niewolników. Swój swego, religia. Nie chce przejść na islam? Pójdziesz pracować jako niewolnik na plantację, czy i tak dalej. Zostanie sprzedane handlarzowi niewolników. Odbiorcami niewolników byli Ludzie, bez względu na pochodzenie czy religię, oczywiście. Handlowały nimi również jak Słowianami, jako niewolnikami takie nacje, którym prawo nie pozwalało handlować żywym towarem wyznających to samą religię. Na przykład znamy opowiadania Abrahama ben Jakoba, który właśnie trudnił się dostarczaniem białogłów, jak nazywano kiedyś kobiety. Białogłowa, szczególnie pochodzenia słowiańskiego, piękne kobiety. Szczególnie sprzedawano Turkom i dalej, dlatego, że to była nacja ciemnej karnacji, a u nas były blond włosy, niebieskie oczy, wiecie, to bardzo chętnie kupowano takie kobiety. Niestety to był poważny problem i to działo długo, długo, długo. Jeśli ktoś znał troszeczkę historię Podola na przykład, Kresów i tak dalej, no to wie doskonale o tym, że jak to wyglądało, prawda? Turcy, Tatarzy prowadzili handel białogłowami, ale też taki władz, jak na przykład Wacław II, który był Czechem, też, który podbijał naszą Polskę, sprzedawał nasz, również muzułmanom niewolników słowiańskich, chociaż oni byli bardzo tego podobnego pochodzenia słowiańskiego jak król czeski. Również w ramach wojen wiemy doskonale o tym, zasiedlano Syberię. Całe setki tysięcy ludzi, szczególnie z naszego królestwa, lądowało na Syberii, gdzie niestety było tragicznie. Ci niewolnicy pracowali ciężko w podłych warunkach. Tak, to był problem. Do dzisiaj na terenie byłego Związku Radzieckiego i Ukrainy jest wiele Polaków, którzy nie mogą powrócić do ojczyzny, bo ojczyzna ich nie chce. Dlaczego? No właśnie, to jest pytanie. W tych obozach pracy, w nieludzkich warunkach złego żywienia, ci niewolnicy umierali z przepracowania, głodu i zimna. Nie będziesz brał w posiadanie i czynił niewolnikiem człowieka wolnego. Za to w, zagonie, w zakonie groziła śmierć. I przykładowo, czy dotknęło to mojej rodziny? Tak, bracia i siostry. Mój dziadek był zmuszany do niewolniczej pracy dwa lata w Auschwitz, rok w Buchenwaldzie. No, ciekawe, co by dzisiaj powiedzieli na temat Mitteleuropa. Mój tata był zmuszony do niewolniczej pracy jako więzień obozu żoldał. Wiecie, gdzie było żoldał? W Działdowie. A potem pracując w zakładzie u Niemca z Niborka, czyli dzisiejsze Nidz. Czy to koniec? Nie. Ponad 200 tysięcy dzieci polskich zostało wywiezionych do Niemiec, gdzie uległy germanizacji i nigdy nikt się o nie nie upomniał. Prawda? Można. Kobiety, dzieci. Pismo Święte mówi: Nie weźmiesz wołu i osła również w posiadanie tego, co do ciebie nie należy, dlatego. Niestety jedną z możliwości na przykład rabunku zwierząt hodowlanych, była na przykład ostatnia. Weźmy wojna, bo daleko nie chcę sięgać. Najpiękniejsze konie z naszych stadni najpierw były zrabowane do Niemiec, a potem do ZSRR. Jeden z takich przodujących hodowców koni w Niemczech powiedział: My mamy najpiękniejsze stanie w Europie. I wtedy odezwała się jedna Polka. Gdyby nie koniec naszych stanik ukradzione Polakom, nigdy byście do tego nie doszli. No cóż. Polacy latami odbudowywali zasoby i nigdy nie udało się nam całkowicie to zrobić. Tak samo było z bydłem, zwierzętami hodowlanymi. Polacy nie mogli dysponować swoim dobytkiem zwierzętym pod karą śmierci i wywózką do obozów. Tak, nie wolno nam było na przykład zabić świni, czy, czy ją zjeść, ani żadnego zwierzęcia, bo się szło za to do obozu i do komory gazowej. Taka była wtedy Mitteleuropa, że byłeś pozbawiony prawa do własności. I dziesiąte przykazanie nas chroni o to, Mówi nam o tym, chrońmy naszą własność, nasze domy, nasze rodziny, nasze małżeństwa. Bo tutaj jest też zakusy są, aby to zrobić. Rzeczy, ani żadnej rzeczy. Wiele naszych zabytków zostało wywiezionych do Niemiec, Rosji, do dziś nie wróciło do prawowitych właścicieli. Najpierw okradali nas nazistowskie Niemcy, potem komuniści z kraju rad. Tak to było. A więc to przekazanie jednak było deptane. Gdzie? Ciągle polowano na cudzą własność. Myślisz, że obecne czasy są lepsze? Nie, tylko bardziej perfidne i zakamuflowane w swoim działaniu. Pod pozorem różnych akcji klimatycznych, praw zwierząt i ekologii oraz dla naszego dobra, bo my nie wiemy, co jest dobre, oczywiście. Pozbawia się narody ich własności. Mówiono ludziom, że dom na kredyt jest ich domem. Naprawdę, dom na kredyt jest Twoim domem. No to często wtedy już nie mamy domu, tylko mamy miejsce pracy, taki, taki mały obóz pracy, bo wszyscy musimy na to pracować, bo pewnego dnia mogą nam się kazać wyprowadzić z naszych domów, jeśli to jest dom na kredyt. A jednak mówiono nam, że dom na kredyt jest naszym domem. Nie, dom na kredyt tak długo, jak jest własnością banku, należy do banku. Zobaczcie, ukradziono w podstępny sposób obecnie narodowi polskiemu kobiety, które dzisiaj, zobaczcie, rodzą dzieci w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA i na całym świecie, pomnażając w ten sposób populację Germanów czy anglosatów lub innych narodów. Zobaczcie, to się dokonuje na naszych oczach. Myślę, że zapisy takie. Kiedy... 4 tysiące lat, czy 3000 lat temu podane, czy 3,5 tysiąca lat temu podane, to już nas dzisiaj nie obowiązuje. O nie, kochani. Dziewczyny są tak bardzo perfidne I dlatego ja myślę, że gdyby chrześcijanie czytali Biblię. Nie jako opowieści bajek tysiąca jednej nocy, tylko żeby czytali Biblię, jak ją stosować w praktycznym życiu, uniknęlibyśmy wielu problemów. Czy to koniec, a skąd? Czytamy w Bożym słowie. I też widzimy na naszych oczach, naród nasz został zredukowany w obecnym czasie o około 6 milionów i jest w stanie likwidacji. Tak, tak. Było na 42 miliony, jest tam ponad, chyba około 36. 6 milionów przepadło. Jesteśmy w stanie likwidacji. Kto to robi? No właśnie dlatego, że tą tkankę wrażliwą narodu, jaką są kobiety, wygoniono z naszego kraju, za chlebem, i one dzisiaj są tam, i tamte kraje rozwijają, a my umieramy, bo nie rozumieliśmy dziesiątego przykazania. Nikt nam tego nie powiedział, że to jest nasza odpowiedzialność bronić tego, co tam jest napisane. Aby nikt nie wziął w posiadanie tego, co jest Twoje, od Boga Ci darowane. Zobaczcie. Działaczki walczą o prawa do aborcji poraków, ale zarazem prawa do zasiłków dla dzieci imigrantów. No niech mi ktoś powie, że to jest przypadkowe działanie. No. Nasze Polki mają walczyć o prawa aborcyjne i o prawa zasiłków dla dzieci imigrantów. Jak to jest? Chyba nie jestem głupi, żeby tego nie zobaczyć. Coś nie jest Tak. Następna rzecz, zobaczcie, jak w dzisiejszych czasach kradną nam dzieci. Nasze dzieci nie należą już do nas i nie są częścią naszych rodzin, bo zostały upaństwowione. Co to znaczy? Zobaczcie, zabrano nam prawa, nadano je dzieciom. Zabrano dzieciom obowiązki, a nadano je rodzicom. Ale geszeft! Trzeba mieć kepełę żeby coś takiego wymyślać. Nasze dzieci nie są uczone tego, co ma wartość prawdziwą, wiedzy prawdziwej. Wiedzy, którą można zastosować i którą można naprawdę zmieniać cały, na, cały naród na wspaniałe miejsce do życia. Ale są demoralizowane wbrew naszej woli, a nawet my nie mamy prawa się temu sprzeciwić. Tak? Ostatnie zmiany w edukacji. Tragiczna, Tragiczna sytuacja. Co chrześcijanie? Ze stoickim spokojem chowają głowę w piasek. Burza przejdzie. Nie przejdzie. Załóż kask, bo jak strusia przestraszyć na betonie, to prawdopodobnie grozi mu wstrząs mózgu. To jest poważny problem. Kochani bracia i siostry, jesteśmy dzisiaj pod okupacją sił zła, które są nam wrogie. Pismo święte mówi, że tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki, kiedy nie będzie żadnego oporu, wtedy ona się w pełni objawi. Zobaczcie, nasze domy. Nie będziesz pożądał domu bliźniego swojego. Nasze domy pod pozorem ekologii, będą nam odbierane, a my będziemy więźniami i zakładnikami w swoich własnych domach, już tak jest. Jakiś gościu, który ma plaketkę, eko jest w stanie przeszukać Twój dom, wszystkie Twoje kąty przesperać, zobaczyć czym palisz, czym ogrzewasz, czy cię stać, czy cię nie stać i kto nie obchodzi. Niedługo po nam to i owo i będziemy czerpać energię z prądu, który jest wytwarzany przez wiatraki, które akurat wiatru nie ma, panele, gdzie słońca nie ma. Za 7-8 lat będziemy mieli blackout całkowity, ponieważ niestety nikt taki nie wymyślił, żeby się energia tworzyła z niczego. No nie ma czegoś, tylko Pan Bóg może coś z niczego uczynić, a my nie. A my czekamy. Na co? Na wyłączenie prądu. Zobaczcie, Polacy. Polacy jako niewolnicy pracują na PKB obcych państw i narodów. Nasz dobytek, nasze dobra narodowe i złoża naturalne należą do obcych. Tragedia. Siedzimy na bogactwie, które biliony dolarów jest warte, a my jesteśmy nędzarzami w swoim własnym kraju. Dlaczego? Bo nie pilnowaliśmy swego. Dziesiąte przykazanie. Nie wiedzieliśmy o tym, że są ludzie, którzy czyhają na to, aby wziąć w posiadanie to, co jest naszą własnością. Najbardziej jest to trudne, że przy pomocy lichwy i mafijnych układów politycznych i gospodarczych jesteśmy niewolnikami w swoim własnym kraju, o który walczyli nasi ojcowie i dziadowie swoją własną krwią, abyśmy byli na swoim, bracia i siostry, na swoim. To jest bardzo ważne, ponieważ Bóg dał nam prawo własności. To od Boga pochodzi. Oni mówią, że jak masz, to jesteś nieszczęśliwy, ja jestem przeciwnie. Przekonany o tym, że to nieprawda. Ja jestem niższy wtedy, kiedy wyciągam swoją rękę do kogokolwiek, nawet do Unii Europejskiej. Jak ja bym prosił Boga, żeby rozbiło, żebyśmy mogli usłyszeć pukanie, kołatanie do naszych drzwi, a tam otwiera tu Unia Europejska. Co chcecie? Dajcie parę złotych, żebyśmy przetrwali. A niektórzy są dumni z tego, że stali się żebrakami i muszą żebrać. Przecież to są chydne, bracia i siostry. Jak mózg nam wyprali, no. Nasza ziemia, ojczyzna i nasz kraj, cały narys, okradany ze wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość, a jego majątek przejmowany przez ludzi wrogich prawdziwemu Bogu i moralności wynikającej z dekalogu. Niestety. System okupacyjny, w którym żyjemy, podobny jest do neokomunizmu i neofaszyzmu, mitel Europy, którym zawdzięczamy tak wiele cierpienia i strat najbardziej światłej i wartościowej warstwy społeczeństwa. Kochani, nie wiem, czy sobie zdecydowałeś z tego sprawę, ale przed wojną było nas 35 milionów, a po wojnie 24. Są tacy specjaliści, co mówią, że nas tylko 3 milionów uczknęło, bo te, te drugie 3 miliony to one tam były skąsinąć. Zwróćcie uwagę, statystyka nie kłamie. 35 i 24. No ale nie wszyscy, bo tam są inne narody. Nieważne, liczy się kraj. Nikt nie dzieli kraj na tych, którzy są pochodzenia niemieckiego, polskiego i tak dalej. Tylko właśnie w ten sposób dany kraj posiada taką i taką liczbę ludności, bo ona cała pracuje na dobrobyt danego kraju. Sprytne to było, ponieważ czytamy o tym, że pozbawiono ciało głowy i mamy problem. Dlaczego? Zobaczcie, kto był główną. Przyczyną albo celem ataków. Na przykład w takiej Rosji bolszewickiej wymordowano całą rosyjską inteligencję. Teraz ktoś inny rządzi tą Rosją. W Polsce tłuczono i Niemcy, i Rosjanie. Kogo tłukli? Polską inteligencję. Nie wiem, czy wiecie o tym, o tym się też nie mówi w latach 80., wyjechało z Polski od 800 do miliona ludzi, i to elity wyjechały. Ile tych, które były elitami działania, które mogły coś zmienić, dano im paszport w jedną stronę? Nie, nie, oni już nie wrócą, ich dzieci nie mówią po polsku. Dokonano strasznej rzeczy: odcięto głowę. I Chociaż tworzymy jakiś tam organizm. To jednak głowa nie ma nic wspólnego z ciałem. Nawet do religii chrześcijańskiej zakładły się takie elementy totalitarnej ideologii pasywnego stoicyzmu albo pacyfistycznego stoicyzmu, oczekującego na to, że wszystko przy pomocy Bożej opatrzności rozwiąże się samo. Wierzycie w to? Oczywiście, patrząc krańcowo, tak, przyjście Chrystusa zmieni wszystko. Ja na to czekam. Przyjdź, Panie Jezu. Ale zanim ten Pan przyjdzie, to my jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko. Zobaczcie, amputowano przez mass media ludziom mózgi, którzy nie są już dzisiaj zdolni do samodzielnego i wspólnotowego myślenia potrzebnego do budowania wspólnoty. Dowód? Niemiec jest dumny, nawet chrześcijanin, że jest Niemcem, Izraelczyk jest dumny, że jest Izraelitą, a my jesteśmy dumni z tego, że znamy takich Izraelitów. Francuz jest dumny, że jest Francuzem, a Polak ma się wstydzić, że jest Polakiem. I tak jest. Ja powiem tak, dziękuję Bogu, że Bóg uczynił mnie człowiekiem z podwójnym obywatelstwem. Mam obowiązki wobec moich dwóch ojczym. Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, bo to jest wieczne królestwo. Ale też Królestwa Polskiego. I uważam, że to jest bardzo ważna rzecz dla nas. Mamy poważne obowiązki, nie tylko głoszenia Ewangelii, ale przede wszystkim, ponieważ Biblia jest doskonałym narzędziem oświecenia. Jeśli Boże Słowo mogłoby nas oświecić. Tylko nie w taki sposób, że jedynym narodem wybranym jest naród żydowski i mamy mu oczywiście zawsze służyć, jak to niektórzy mówią, ale w tym znaczeniu, że Jesteśmy narodem wybranym w Chrystusie Jezusie. Bez różnicy, czy to są Żydzi, czy Poganie. Mamy dbać o dobro naszych dwóch ojczyzn. Tej niebiańskiej i tej ziemskiej ojczyzny. Nie Czytaliście w Słowie Bożym, gdzie jest napisane, jeśli wejdziecie do jakiegoś miasta, to módlcie się o to miasto. Nawet o rządzących się módlcie, o, o kraj wasz się módlcie. O panujących się módlcie. Dlaczego? Bo od powodzenia waszego kraju zależy wasze powodzenie Muszę na koniec powiedzieć, że ludzie wierzą czasami w takie dziwne rzeczy. Że jest bogaty graj przy biednych obywatelach. Wierzycie w to? to tak jak bogaty dom, że żebraków. No i tu jeszcze bym się zgodził. Ale nie ma czegoś takiego. Nie ma bogatego państwa, nie ma bogatego kraju, nie ma bogatego królestwa, jeśli jego obywatele są biedni. I to jest bardzo ważne. I oczywiście, nasz Pan Bóg, kuchany, cudowny, pokazuje nam wyraźnie naszej historii. Przepraszam, tyle dzisiaj historii było. Ale to trzeba stosować tą Biblię, tak? Kiedy w Polsce był Złoty Wiek? Kiedy Biblia stała się światłem naszego narodu. A potem, kiedy przyszła kontreformacja, to zaczęliśmy wkraczać niestety w obszar ciemnoty. Przykre to. Dlatego Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością szczęśliwą moim, abym się nie zachwiał. I to jest bardzo ważna rzecz, że Boże Słowo należy stosować we właściwy sposób, aby była równowaga między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że wielu ludzi nie przykłada wagi do tego Słowa, które jest. Pan Jezus powiedział, oddawajcie cesarskiego to, co jest cesarskie, a Bogu to, co jest, Boskie. To jest bardzo ważne. Mamy obowiązki wobec Boga i mamy obowiązki wobec naszego królestwa, w którym dzisiaj żyjemy, również ziemskiego. Dlaczego mówię królestwa? Dlatego, że ja uważam, że Pismo Święte i zarządzanie Boga, pod którym my jesteśmy, to jest po pierwsze królestwo, królestwo konstytucyjne. Ja uważam, że to jest coś pięknego. Król, nasz niebieski król. Dał nam Biblię i powiedział, słuchajcie, ja będę się stosował do tej Biblii, ale wy też. I na tym polega umowa. Prawda? Władca nie nadużywa swojej władzy, a my jesteśmy posłuszni temu, co tu jest napisane. Dlatego, jak Pan Mu pozwoli, w niedzielę być może, będziemy mówić o konstytucji Królestwa Niebios z jego doskonałą, wspaniałą preambułą, jakim jest osiem, ja uważam, dziewięć błogosławieństw. Tak, bo każda konstytucja zaczyna się, albo prawie każda konstytucja zaczyna się proambułą. I będziemy o tym mówić. Jedynym Bożym, Bożym tworem jest monarchia konstytucyjna. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie inne ustroje, to one działają na tym, że ludzie posiadają taką władzę, jaką są wybrali, albo taką władzę, na którą zasłużyli. Proszę wybaczyć mi, że musiałem takie tematy poruszać, ale myślę, że już nie będę poruszał, bo dziesiąte przykazanie zostało bardzo gruntownie omówione, łącznie z zastosowaniem do praktycznego życia i postępowania. No cóż... Niech imię Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie uwielbione, a my, bracia, pamiętajmy o tym, aby w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszej pracy, w naszych rzeczach, w tym co posiadamy, aby mądrość Boża umiała w taki sposób prowadzić Boży porządek, aby nasz kraj tutaj mógł się rozwijać w taki sposób, aby wszyscy oświeceni szukali Pana. Jak jest napisane w księdze Jeziasza, szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko Amen. Wiem, że temat był trudny, aż się bałem go wygłosić troszeczkę, muszę powiedzieć Wam, ale trudno. Trzeba mówić, jak jest napisane i jak to rozumiemy. Proszę bardzo, może macie jakieś pytanie. Mówiąc szczerze, ja w pewnym stopniu nie jestem apolityczny, ale jestem antypartyjny. Czyli co to znaczy? Stwarza się dwa, tak jak dwa ognie, dwie siły polityczne i nie ma znaczenia, która wygra. Nie ma większego znaczenia, bo znaczenie jest, ale większego znaczenia. Jednak partia nazywa się rewolucyjna, czyli ma przeprowadzić rewolucyjne zmiany a druga partia nazywa się ewolucyjna, ona musi wprowadzać zmianę zakulisową, powoleńku, na zasadzie gotowania żaby. A reszta uważa, że to ten spektakl, który się odbywa, jest autentyczny. Nie, oni tam ze sobą walczą, muszą ze sobą walczyć, bo chodzi o to, że dwie watachy wilków walczą o to, kto zje jelenia. Dla nich to ma znaczenie, ale dla jelenia... To nie ma żadnego znaczenia. Nie bądź jak leleń, myć samodzielnie. Prawda? I dlatego my, na przykład, jeśli są sytuacje, kiedy na przykład jest jakiś problem wartości i mamy się opowiedzieć, to ja wtedy bym poszedł. Jeśli mam się za wartościami, opowiedzieć to pójdę. Ale jeśli mam się opowiedzieć za jakąś partią, to nie ma znaczenia. To tak, jakbyś ucikał. Przed lwem, a wpadł w łapy niedźwiedzia. Chcesz umierać nagle czy ewolucyjnie? Oczywiście to jest złe słowo, umierać, ale chodzi mi tutaj o pewnego rodzaju działania. Nie wiem, czy siostrze odpowiedziałem, ale zawsze głosujemy na wartości. Jeśli możemy się opowiedzieć za jakimiś wartościami, to należy się opowiedzieć a nie potem narzekać. Choćby dla spokoju sumienia. Chociaż u dzisiaj nasza demokracja w Polsce nie jest prowadzona na zasadzie. Referen... jak to się mówi? Re... Referendum. tak, jak w Szwajcarii na przykład. No, tam jest zupełnie coś innego. To jest w miarę uczciwa demokracja, ponieważ zasady uczciwości polegają na tym, że muszą być zasady powoływania i zasady odwoływania nas się robi ciągle w bambuko, dlatego, że my mamy tylko zasady powoływania, a nie mamy zasad odwoływania. Niespełnione 100 obietnic, robimy referendum, panowie nasz czaw. Ale niestety to jest oszustwo. To działa zawsze w jedną stronę. Może ktoś z was ma pieśń, którą chciał, żebyśmy zaśpiewali? Ja mam taką pieśń, trochę wojenna. Bracia, sztandar Chrystusowy w nowy Zwie nas bój. Brońmy tego, co jest nasze.